W których ligach młodzi piłkarze dostają najwięcej szans? Jestem przekonany, że nie wytypowalibyście prawidłowej kolejności. Może się mylę. Z danych futbol obserwatorii wynika, że w latach 2009-2023 największa liczba niepełnoletnich piłkarzy wystąpiła we francuskiej ligę. Było ich aż 119. Druga w tej klasyfikacji jest Serie A, w której znaleziono 82 takich piłkarzy. Spora różnica. Trzecie miejsce należy do Premier League, czwarte do Bundesligi, a dopiero piąte do hiszpańskiej La Ligi, która przecież słynie z masowego produkowania młodych graczy. Patrząc na statystyki, największe szanse na debiut przed 18 mają napastnicy, następnie pomocnicy i obrońcy. Młodym bramkarzom piekielnie ciężko jest się wybić. Dlatego uważam, że w ramach antytezy, tym bardziej warto na nich stawiać w polskiej ekstraklasie. Raz, że potrafimy to robić, dwa młodzi bramkarze stanowią towar deficytowy.